Nie oponowała Jasia jako kochanka więc stała się dla niego tkliwym dobrym i szczerym przyjacielem w przyjaźni wkładała nie kobiecą ambicję a matczyną troskę do Mińska Łobowa przyjechała poprzedniego dnia natychmiast objęła stanowisko zamieszkała w hotelu Europa pod numerem 34 w dawnym pokoju Filipa Łysego przeznaczonym przez zarząd dla lepszych gości Sęp Serkowski był w jej oddziale kierownikiem sekcji teatralnej. Intuicją starego Wygi wyczuł, że Łobowa ma duże stosunki w Moskwie, więc z miejsca padł przed nią plackiem i oświadczył gotowość do wszelkich usług. Rzeczywiście, jako dobry znawca terenu i ludzi, od razu przydał się bardzo Łobowej. Marusia miała chęć odwiedzenia Jasia, lecz chciała mieć do tego więcej wolnego czasu. Zresztą nie wiedziała, czy Jaś jest na wolności, czy jeszcze w więzieniu. Widok chłopca, wleczonego ulicą jak na rzeź, z wierówkami na szyi i przyłożonym do pleców pistoletem, wstrząsnął nią. Do tego doprowadzili? Pomyślała ze złością komisarza, mając na myśli właśnie tych teoretyków, którzy opanowali Rosję i trzymali ją w terrorze rękami najgorszych kanali, degeneratów i zboczeńców. Od razu postanowiła, że wyrwie chłopca z opresji. Wiedziała, że rozporządza potężnymi środkami, nawet zbyt potężnymi. W pewnych wypadkach mogła rozkazywać bardzo wysokim osobom z góry partyjnej, a była zdecydowana na wszystko. Jeśli łobowa dla Jasia stała się kobietą matką, tkliwą i dobrą, to wobec kanali była silną, o żelaznym sercu despotką. To właśnie było jednym z powodów rozejścia się z mężem. W ekspożyturze śledczej Łobowa sucho i władczo kazała dyżurnemu zameldować siebie natychmiast u kierownika urzędu śledczego. Podała nazwisko i funkcję. Potem usadowiła się w fotelu, w którym dwa dni temu siedziała Paulinka. Łobowa już dawniej, gdy jaś nabrał zaufania do kochanki frajerki, Słyszała od niego dużo opowiadań o blatnych, o robotach, o hintach. Wiedziała, że agenci śledczy często żerują na przestępcach, że są pośrednicy, którzy za ciężkie pieniądze umarzają nawet bardzo poważne sprawy. Chłopiec operował wielu przykładami nadużyć i krętactw policji i tajniaków. Wiedziała, że jeśli zajdzie potrzeba, potrafi zebrać w parę dni mnóstwo obciążających stróżów bezpieczeństwa publicznego faktów. Które w jej rękach mogą obrócić się w nóż na gardle dla wielu, może nawet dla wszystkich dygnitarzy policyjnych i śledczych. Kierownik Urzędu Śledczego bardzo uprzejmie przyjął Łobową. Słucham, towarzyszko, rzekł po paru stereotopowych, grzecznościowych zdaniach. Łobowa zaczęła prosto. Zależy mi osobiście na natychmiastowym zwolnieniu aresztowanego Jana Nacewicza. Gdyby nie brak czasu, to zrobiłabym to inną drogą. Wówczas dla wielu osób wynikłyby z tego niezbyt przyjemne konsekwencje. Lecz chcę, aby go zwolniono natychmiast. Widziałam go i przywiozłam wraz z eskortą. Jest wycieńczony. Wygląda okropnie. Prowadzono go ulicą ze związanymi rękami i sznurem na szyi, na którym wieszał się w areszcie. Aha, znam ten przypadek! A sprawę jego towarzysz zna? Nie bardzo. To poproszę zaraz się zapoznać i zwolnić nacewicza. Nie mam dużo czasu do stracenia. Naczelnika ta władczość i bezceremonialność łobowej zirytowała i wyprowadziła z równowagi. Dostał wypieków, a oczy przybrały zły, uparty wyraz. Nie był przyzwyczajony do wysłuchiwania rozkazów, szczególnie jeśli chodziło o sprawę aresztowanych. Słyszał w tych przypadkach błagania, prośby, widział łzy. Powiedział sucho, nieco podniesionym głosem. Nie mogę zaraz tego zrobić, bo mam inne, ważniejsze sprawy. Może towarzyszka zechce się pofatygować do mnie jutro o godzinie dziesiątej rano. Zobaczę, co mogę zrobić dla tamtego waszego nacewicza. Łobowa wstała z krzesła. A to tak? To wy nie tylko nie umiecie porządnie spełniać swoich obowiązków, lecz nawet grzecznie rozmawiać? Otóż ja do was więcej się nie zgłoszę. Nacewicza zwolnię inną drogą, a wami obiecuję dobrze się zająć. Postaram się, żebyście z tego gabinetu przeszli ze związanymi rękoma tam, gdzie się należy. W tym, co powiedziała łobowa, była taka pewność siebie, jakby rzeczywiście mogła tego łatwo dokonać. Mężczyzna zbladł. Gdyby nawet był zupełnie w porządku, osobie ustosunkowanej łatwo było go zrzucić ze stołka, a łobowa wyglądała właśnie na osobę ustosunkowaną i niemającą skrupułów przy osiąganiu swych celów lub zemsty. Kierownik stchórzył i nie wiedział, jak wybrnąć z przykrej sytuacji. Zaczął miękko. — Przepraszam, nie ma się o co gniewać. Wcale nie powiedziałem, że nie zamierzam zwolnić Nacewicza. Tylko, że w tej chwili nie mam czasu. A ja nie mam czasu potem. Wam łatwiej załatwić sprawę zaraz niż mnie potem się tu fatygować. Więc załatwię sam, na pewno to się da zrobić. Łobowa zrozumiała, że kierownik zrobi wszystko, czego ona zapragnie, nawet nie ze strachu przed odpowiedzialnością za jakieś nadużycia czy uchybienia, lecz dla swojego spokoju. Powiedziała twardo: proszę zwolnić Nacewicza natychmiast. Za waszym poręczeniem. Bez. Nie zarzucono mu żadnego przestępstwa. Aresztowano, bo w mieszkaniu, które odnajmował, pochwycono jakiegoś typa. Kierownik zadzwonił. Do gabinetu wszedł wysoki, szczupły urzędnik. Kierownik powiedział do niego: Proszę zaraz dać mi wszystko, co macie w sprawie nacewicza. Eskortę zwolnić. Urzędnik wyszedł pośpiesznie. Kierownik rzekł do łobowej: To zajmie tylko parę minut. Dobrze poczekam. Łobowa wyjęła z kieszeni skórzanej kurtki papierośnicę i zapaliła papierosa. Zapanowało milczenie. Kierownik chciał przerwać przykry nastrój, lecz bał się odezwać, aby nie rozdrażnić czymś łobowej. Czekał niecierpliwie na przyjście urzędnika. Ten wkrótce wrócił. Niósł protokół rewizji z pierwszego komisariatu i odebrane Jasiowi w czasie rewizji osobiste rzeczy. Kierownik przejrzał pośpiesznie papiery. Odnotował coś u dołu protokołu i podpisał. Podał świstki urzędnikowi i powiedział: Proszę zaraz napisać kartkę zwolnienia Nacewicza Jana z aresztu, a potem umorzenie sprawy. Zwolnić Nacewicza natychmiast. Urzędnik wyszedł, a kierownik wskazał należące na stole drobiazgi. To można zabrać i wręczyć Nacewiczowi. Jest wolny. Więcej nie ma żadnych formalności. Nie ma. Kartę zwolnienia otrzyma dla własnego zabezpieczenia. To kwestia minut. Dobrze. Łobowa wstała i skierowała się ku drzwiom. Z czerwonym szalem na głowie szła jak ze sztandarem. Kierownik powiedział. Do widzenia, towarzyszko. Lecz łobowa, nie odpowiadając, otworzyła energicznie drzwi i wyszła z gabinetu. Niedługo potem zapukano do drzwi, wszedł znowu urzędnik. A co zrobić z dziewczyną, która była aresztowana po rewizji w mieszkaniu nacewicza? A jaki był powód aresztowania? Mieszkała z nacewiczem. Głupstwa robią, a ja muszę wykręcać się i mieć nieprzyjemności. Cóż to za powód? Też zwolnić. W ten sposób łobowa za jednym zamachem zwolniła nie tylko Jasia, lecz i Nastkę. Gdy urzędnik wyszedł z gabinetu, kierownik rzucił ze złością obsadkę na biurko. I ma być dobrze w Rosji, gdzie takie kurwy rządzą? I splunął. W kilka dni po uwolnieniu Jasia zupełnie niespodziewanie zobaczył idącego po drugiej stronie ulicy Zacharzewskiej, dawnego mistrza swego i przyjaciela, Wiktora Umiejskiego. Pośpiesznie przeszedł jezdnie i stanął przed nim radośnie uśmiechnięty. Dawny Monter, obecnie kierownik elektrowni miejskiej, rozjaśnił posępną twarz. – Dawno, dawno nie widziałem ciebie. – Oj, dawno – potwierdził Jasz. – Nie ma dużo czasu, ale chciałbym pomówić. – Dobrze, chodź do mnie – powiedział Umiński. Wprowadził Jasia na dziedziniec elektrowni, a stamtąd do swego mieszkania. Zajmował cztery pokoje i kuchnię, lecz mieszkał tylko w jednym pokoju. Na ścianie, jak dawniej, wisiały gitara i mandolina. Z boku stał warsztat ślusarski i tokarka. Monter wyglądał tak samo ciężko i posępnie. Mówił powoli, z namysłem, jakby przemocą wydobywał z siebie tkwiące w gardle słowa. Tylko jedna zmiana była dla Jasia niewątpliwa. Nie posłyszał żadnych demagogicznych frazesów ani pochwał bolszewizmu. Przeciwnie, jaś słuchał, zdumionymi oczami patrząc w szarą jakby ołowianą twarz montera. W głębi jego spojrzenia zapalały się błyski nienawiści. Głos był niski, harczący. Popłynęli dranie po morzu krwi i utoną w nim, ale trzeba tak robić, żeby prędzej. I jaś, zawsze apolityczny, czuł, że nienawiść tchnąca z całej osobowości Montera ogarnia go i jemu się udziela. Już nie jako wyraz protestu, lecz jako motor czynu, sam zaczął mówić o gwałtach, zbrodniach. I grabieży obecnych władców miasta. Opowiedział o swym życiu w ostatnich miesiącach i aresztowaniu. Dodał, że życie zawdzięcza jedynie ustosunkowanej kobiecie. Umieński słuchał uważnie i ponuro. Na policzka, gramy mu mięśnie. Gdy jaś skończył opowiadać o sobie, powiedział: W mieście, chłopcze, nie uchowasz się długo. Może chcesz iść w lasy, to cię skieruję tam. Gdzie będziesz potrzebny i gdzie znajdziesz swobodę? Ja muszę być tu, tu chyba i zginę, nikomu nie jestem potrzebny. A ty, młody, machaj do lasu. Jak chcesz, to powiedz. Jaś pożegnał się, śpieszył się do obowej. Na pożegnanie Monter powiedział. Jak co trzeba przychodź. Powiedz w bramie, że do kierownika elektrowni. Przyjdę na pewno. Będę czekał. Wieczorami jestem zawsze w domu. Jaś szedł pośpiesznie ulicą Kreszczewską. Był zamyślony. Od chwili zwolnienia z aresztu trawiła go chęć opuszczenia miasta. Czuł, że powietrze tu jest zatrute. Nie mógł swobodnie oddychać. Nocami niespokojnie spał. To, co przeżył w areszcie, oczekując wywiezienia na komorówkę, męczyło go nadal. Był przygnębiony swoim położeniem, owcy czekającej na rzeź. Miał pogardę dla idących ulicami tchórzliwych, przygnębionych ludzi. Nie chciał należeć do tego społeczeństwa. Pragnął odetchnąć wolnym powietrzem, poczuć się swobodnym, mieć możność walki w razie potrzeby, mieć obok siebie śmiałych, wiernych towarzyszy, bronić ich i być bronionym. Dzień w dzień, noc w noc. Potworna łapa przez zwyczajki wyrywała setki ofiar. Rzucała je w ohydne lochy, miażdżyła, mordowała. Nie wiadomo za co, bez sensu. Dla statystyki, dla wykazania swej gorliwości, dla grabieży mienia i trupów, dla przyjemności zabijania. Dwie rozmowy z Monterem, z których Jaś dowiedział się, że Umieński utrzymuje stałą łączność z partyzantami i pomaga im, jeszcze pogłębiły w nim tęsknotę za wolnym życiem i obrzydzenie do tego, co się działo w mieście. Nie miał już dawnych kolegów. Wyginęli wraz z tysiącami innych zupełnie niewinnych ludzi. Wielu znikło z miasta, porzucając tereny, na których grasowała czerwona cholera. Wielu poszło do zorganizowanych lub anarchistycznych oddziałów partyzanckich. Rosła sława słynnych watażków, jak magnes ściągała z miast, miasteczek i wsi. Wszystkich skrzywdzonych, niezadowolonych, odważnych ludzi. Jasia przykuwała do miasta jedynie wdzięczność i przyjaźń do łobowej, lecz mimo wszystko nie mógł tak dalej żyć. Chłopiec chciał jeszcze dopomóc baranowi, prosił o to łobową. Ofiarował na ten cel wszystko, co mógł zdobyć. Łobowa rozwinęła energiczną akcję. W urzędzie śledczym barana nie było. Sprawę jego przekazano jako bardzo poważną. Do kolegium czerezwyczajnej komisji. Marusia dwa razy była u prezesa czeki, micina. Obiecał jej rozpatrzyć sprawę. Za drugim razem dał jej do przejrzenia akta barana. Potem rzekł stanowczo: Nie mogę absolutnie nic zrobić dla niego. To recydywista, zawodowy przestępca. Uciekł z więzienia. Stawiał opór w czasie aresztowania. Znaleziono przy nim broń. Zresztą sprawa ta jest przekazana do kolegium. Może spróbuję towarzyszka pomówić ze Starcowem, ale uprzedzam, że nic z tego nie wyjdzie. Owszem, mogę postarać się wpłynąć na niego, uzyskać łagodniejszy wyrok, lecz za powodzenie nie ręczę. Łobowa nie chciała używać wszelkich środków dla zwolnienia kolegi Jasia, którego sprawa rzeczywiście była ciężka. Uzyskała jednak przyrzeczenie Micina, że wstawi się za baranem u starcowa. O wyniku starań szczerze powiedziała Jasiowi. Nie łudziła go nadzieją zwolnienia Olka, lecz przypuszczała, że prośba prezesa Czerez-Zwyczajki skierowana do prezesa kolegium może odnieść skutek. Wiedziała, że uparty, zwykle mało inteligentny kolejarz wyniesiony do godności prezesa Czerez-Zwyczajki jest nieprzekupny. Lecz słowa danego zawsze dotrzymuje. Więc na pewno ujmie się za baranem. Natomiast jak postąpi Starcow? Wysubtelniony inteligent, prawnik, ideowy komunista. Nie wiedziała. Jaś nic więcej nie mógł zrobić dla Olka. Zorganizował regularne przesyłanie mu jedzenia i wysłał za łapówką przez dozorcę więziennego dwa grypsy. Pisał, że stara się o jego zwolnienie, lecz że nadzieja mała, prawie żadna. Nie chciał wprowadzać w błąd barana. Może będzie próbować ucieczki podczas drogi, myślał. Minęły dwa tygodnie od czasu zwolnienia Jasia z aresztu. Jego sytuacja materialna była marna. Sprzedawał resztki rzeczy, których nie ograbiono w czasie rewizji. Nastka to załatwiała, lecz uzyskiwała śmiesznie małe sumy. Całe miasto wyprzedawało się, aby zdobyć choć trochę jedzenia. Kraść u obywateli Jaś nie chciał. Dość byli niszczeni przez bolszewików. Zresztą przyrzekł Marusi Łobowej, że wstrzyma się od wszystkiego, co by dało prawną podstawę do jego aresztowania. W tym wypadku trudno byłoby jej znowu dopomóc. Chłopiec i tak miał szczęście, że rewizja nie wykryła trzech pistoletów i narzędzi do włamań. Zawdzięczał to nastce, która wszystkie trefne rzeczy natychmiast lokowała w zbudowanej przez siebie skrytce w składziku na drzewo. Jaś przyszedł do łobowej późno, zwlekał z zakomunikowaniem jej o decyzji opuszczenia miasta. Nosił ją w myśli od dawna. Po rozmowie z Umińskim postanowił iść w lasy nieodwołalnie. Zwlekał jeszcze parę dni. Dziś zdecydował się ostatecznie, bo od Monicza przyszedł do Umińskiego łącznik, który na zajutrz w południe zamierzał wracać do partii. Jaś umówił się. Że spotka się z nim u montera i że razem wyruszą w drogę. Łobowa czekała na jasia w pokoju. Leżała w łóżku i przeglądała jakiś maszynopis. Gdy chłopiec wszedł, od razu wyczuła jego nastrój. Cożeś taki smutny? Przykro mi, że muszę ciebie pożegnać. Tam, wyczuwałam to. Jutro idę w lasy. Nie mogę już żyć w mieście. Wiem, że tu zginę na pewno. Nie wiem gdzie i z jakiego powodu. Ale czuję to. Wszystko mi tu zbrzydło. I ja? Nie bądź zła. Żeby nie ty, dawno by mnie tu nie było. Ja sam sobie wstrętny jestem. Łobowa patrzyła Jasiowi uważnie w twarz. Potem powiedziała spokojnie, ale cicho. Naturalnie. Musisz iść. Nie można miażdżyć swej woli, zaniedbywać złego przeczucia. Jaś nie przypuszczał, że tak spokojnie przyjmie jego decyzję. Sprawiło mu to ulgę, a jednocześnie nieuzasadnioną przykrość. Ale Marusia mówiła dalej. Przecież jesteś moim głupiutkim, małym synkiem, który udaje dużego mężczyznę. Chce być bardzo mądry, a jest zupełnie głupiutki. Czyż mogę ci czegokolwiek zabronić?» Nęcą cię kobiety, bo za głupi jeszcze jesteś, aby zrozumieć, że to pustka. Jeśli wabią cię tylko kształt i barwa ciała, leć za nimi, wyżywaj się, zbieraj przeżycia i doświadczenia. Zmęczyła cię szarzyzna miasta, chcesz swobody i przestrzeni lasów. Leć, mój głupi ptaszku, w lasy. I tam też nie znajdziesz spokoju. Ale pamiętaj zawsze o swoim przyjacielu, który uroił sobie, że jesteś jego synkiem. Może przylecisz kiedy do miasta? Będę tu. Nie zmienię tego pokoiku na lepszy. Chcę, żebyś wiedział zawsze, gdzie jestem. Może znów trzeba będzie ci pomóc. Jaś był wzruszony. Łobowa widziała to. Podeszła do niego i pogłaskała po policzku. A teraz pomówmy o czymś innym, bardzo poważnym. Nastaw uszu i słuchaj. Ja mam możność dowiadywania się wielu ciekawych i w tajemnicy utrzymywanych rzeczy. Zorientowałam się, że masz kontakt z partyzantami. I jeszcze z kimś solidnym tu w mieście. Otóż chcę przekazać to, co wiem, na użytek ludzi, którzy walczą z takimi idealistami, jak ja. No nie martw się. Niech będzie z takimi, jak ci. Co wyrwali śmierci z rąk kosę i szaleją z nią jak wariat z siekierą. Dobrze? Jaś nie wahał się, nawet ucieszył się tą propozycją. Wiedział, że dla umieńskiego będzie to skarb olbrzymi. Powiedział, że jutro powie swemu przyjacielowi, który prowadzi tu sprytnie i wytrwale poważną pracę przeciw bolszewikom. O jej propozycji i skontaktuje ich. Doskonale powiedziała Marusia, i Ja wyrwę się z nędzy tego bytowania. Znajdę się w tych samych szeregach co i ty. Poza tym uzyskam pewną ważną dla mnie rzecz. Słucham? Możność legalnego przejścia na drugą stronę barykady. Tej mam dość. Mierzwi mię już. Chcę być i zostać tam gdzie ty. Tylko nie wyobrażaj sobie, że chcę ci się narzucać. Nawet myśli takiej nie mam. Chcę, aby nasza przyjaźń przetrwała jak najdłużej. Ja wkładam w nią inne uczucia niż ty, ale jesteśmy względem siebie uczciwi i szczerzy. To najważniejsze. Zgadzasz się ze mną? W zupełności. Bardzo serdecznie się pożegnali. Marusia była nawet wesoła. Gdy Jaś szedł na złotą górkę, było mu smutno. Nie wiedział, że po jego wyjściu Marusia zamknęła drzwi na klucz, rzuciła się na łóżko. I długo płakała. Nazajutrz rano obywatel przyszedł do Jasia i dał mu brudną, zmiętoszoną kartkę. Jaś rozwinął ją. Z trudnością odczytał drukowanymi literami pisany list. Zorientował się, że to baran pisał gryps. Gryps był lakoniczny. Pod domem miłego jest to, co ażur kupił w pudle. Podziel sobie i Paulince. Karm miłego. Mnie rozwalą. Żegnaj Mongoł. Jaźwne zorientował się o co chodzi, lecz jedna myśl zatruwała mu spokój ducha. Nie mógł się zgodzić na oddanie Paulince tego, co przeznaczył dla niej Baran. Jeśli nigdy jej nie lubił, to teraz patrzył na nią ze wstrętem. Pawcia zrobiła kilka prób nawiązania stosunków z Jasiem i Nastką, lecz oboje uchylili się od tego. Chłopiec nie przypuszczał nawet, że Paulinka zdradziła Barana. Wiedział, że rewizja była przeprowadzona u niej tak dokładnie, że została w pustym mieszkaniu. Znikły nawet lepsze suknie i palta. Znaleziono pieniądze, a ze sklepu zabrano cały towar. Pawcia nazajutrz po rewizji poszła do urzędu śledczego. Uważała, że to nieporozumienie, że jej wszystko zwrócą. Lecz tam kostek, którego wywołała na korytarz, udał, że jej nie poznaje. W jakiej sprawie pani? Kostku kochany. Mnie przecież obrabowali. Nie rozumiem pani. Nie jestem żaden kostek, a urzędnik. O co pani chodzi? Proszę mówić krótko i jasno. Nie mam czasu. Pawcia speszona, blada, jąkająca się, zaczęła wnosić swe pretensje co do przeprowadzonej u niej rewizji. Mnie nawet sukienki i, i towar ze sklepu. Cóż ja pocznę? Dość. Proszę posłuchać. Uroczyście i wyniośle rzekł agent Symieńcow. Jako kochanka i wspólniczka bandyty powinna pani być aresztowana i siedzieć tam, gdzie i on. Jasne? Jeśli panią oszczędzono, to jedynie przez litość kierownika urzędu dla pani głupoty. Jasne? Radzę zaraz się stąd wynosić i zapomnieć o wszystkim. Do widzenia! Symieńcow zostawił przerażoną Paulinkę na korytarzu i odszedł. Kobieta ledwo trafiła do domu. Tak była przestraszona. Płakała i wyła, zaciskała pięści i zęby. Wszystko przez tamtego podelca. Myślała jednak nie o kostku, a o baranie. Jaś, po przeczytaniu grypsu, zostawił obywatela na podwórku i poszedł do nastki. Oderwał ją od gotowania obiadu. Pokazał kartkę barana i opowiedział wszystko. Nie miał dla niej tajemnic. Zresztą był jej tak pewien jak baran miłego. A odchodząc do lasów, nie chciał zabierać tej tajemnicy ze sobą, bo nie wiedział, jaki los czeka go w przyszłości. Wreszcie, po naradzie, postanowili nie ruszać zakopanego przez barana skarbu, bo może Olek jeszcze ocaleje. Gdyby zginął, mieli wyjąć jego depozyt i wziąć dla siebie połowę. Postanowili, że Paulince nie dadzą nic. Nastka, aż pięścią pogroziła w kierunku pokoju Pawki. Nic, ani grosza. Oleg przez nią zginął. Ja się nie oszukam. Rozdamy biednym, ale nie jej. Tymczasem niech to leży. A poradzisz sobie beze mnie. Nastka uśmiechnęła się. Nie bój się, mam mieszkanie, drzewo, jest trochę rzeczy. Pracować też mogę. Sama wyżyję i miłego nakarmię. Dziś jeszcze zabiorę go, na złość tamtej. Nie chciała nawet wymawiać imienia Paulinki. Niech tak będzie, zgodził się Jaś. Koniec czerwca 1919 roku w Mińsku był niespokojny. Bolszewicy szaleli. Wyczuwali, że dookoła nich już w samym mieście rodzi się bunt, że nad głowami zawisły groźne chmury. Więc ze strachu i wściekłości, strumieniami krwi ludzkiej zalewali zarzewie buntu u swych niewolników. W obłędzie niszczenia chlustali ją na ślepo. Natomiast natura, jakby chcąc ułagodzić serca ludzkie, nasycić pełne strachu oczy idących na śmierć skazańców, wyczarowała z siebie najcudowniejsze barwy. Jaś głęboko i chciwie wchłaniał powietrze. Szedł po wąskich, leśnych ścieżkach za swoim przewodnikiem. Był nim barczysty mężczyzna, Mający około pięćdziesięciu lat. Szedł tak lekko, prędko i wytrwale, że Jasiewi trudno było za nim nadążyć. Zbliżał się wieczór. Po lesie pełzły cienie wysokich drzew. Poszycie zaczęło zatracać kształty i otuliło się mrokiem. Tylko niebo jeszcze błękitniało. Tylko wierzchołki sosen różowiła zorza. Mimo zmęczenia, Jaś czuł się doskonale. Po raz pierwszy od wielu miesięcy był zupełnie swobodny. Za pasem na brzuchu miał pistolet. Nie był już bezbronną ofiarą kaprysów bolszewickich komisarzy lub ich sługusów. Miał możność obrony w każdej sytuacji. Przewodnik z zapadnięciem mroku szedł wolniej, lecz mrok, w miarę przyzwyczajania się oczu, zaczął żednąć. Rozpraszała go poświata gwiazd. A niedługo przed północą Jaś zauważył z odległości kilkuset metrów żółtawe błyski między pniami drzew. Przewodnik stanął. Obrócił się do Jasia. Dalej iść nie można. Wpadniemy na zagrodzenia. Trzy razy świstnął. Potem zaświecił zapałkę, przypalił papierosa i trzymał go tak, żeby był widoczny od strony obozu. Na kogo czekamy? Spytał Jaś. Zaraz przyjdą wartownicy. I rzeczywiście posłyszeli ciche kroki. Błysnęła latarka. Z mroku rozległ się głos. Kto taki? Baryła. Zbliżyło się do nich dwóch ludzi. Jaś i przewodnik ruszyli za nimi. Nie szli w prostym kierunku. Widocznie omijali jakieś przeszkody. Wkrótce znaleźli się w pobliżu dużego ogniska. Paliły się w nim kłody i karcze drzew. Otaczały go wysokie ściany uplecione z gałęzi umocowanych do wbitych w ziemię pali. Osłaniały one ognisko, a jednocześnie chroniły miejsce wokół ogniska od chłodu. Na tej dość dużej przestrzeni rozlokowało się około pięćdziesięciu ludzi. Stanowili dziwną grupę. Nie stworzyłaby jej żadna fantazja. Byli tam ludzie młodzi i w podeszłym wieku, lecz różnicę lat zacierał zaraz od dawna niegolonych twarzy. Większość spała w dziwacznych pozach. Jedna grupa grała w karty, w innej grupie słuchano opowiadania jakiegoś mężczyzny z szeroką, rudawą brodą i obandażowaną głową. Rozległy się wybuchy śmiechu, błyskała broń, lśniły oczy, trzeszczał ogień, sypały się skry. Jaś poczuł, że jest wśród naprawdę wolnych, śmiałych ludzi, niemożliwych do pokonania, zdecydowanych na wszystko, pewnych którzy bez słów, bez haseł będą do śmierci bronić swej swobody. Od ogniska wstał szczupły, średniego wzrostu mężczyzna. Z lekka kulejąc omijał leżących na ziemi partyzantów. Jaś ze zdumieniem patrzył na niego. Mężczyzna ten miał oficerski płaszcz, buty i czapkę z czerwoną gwiazdą na otoku. Przewodnik Jasia poszedł mu naprzeciw. Wymienił kilka krótkich zdań. Przewodnik wyjął z bocznej kieszeni cywilnej kurtki dość gruby pakiet. Potem wskazał ręką na Jasia. Właśnie ten. Mężczyzna w oficerskim płaszczu skinął Jasiowi ręką. Chłopiec pośpiesznie zbliżył się do niego, uścisnął podaną mu dłoń. Jestem Monicz, dowódca tego oddziału. Dużo o panu słyszałem, powiedział Jaś. Zobaczysz więcej. Jeśli chcesz. Nie jestem zmęczony. To kładź się spać. Tu bezpieczne ciepło, pogadamy jutro. Wkrótce jaś leżał na jodłowych gałęziach, patrzył w niebo. Myśli plątały mu się w głowie. Pierwsza od dawna noc, w czasie której czuł się zupełnie bezpieczny. Wysoko w górę pędziły z ogniska iskry i tam mieszały się z gwiazdami. A w krąg cicho stał las i milczał. Rozdział XIV Koniec powieści Blatnej kariery Aleksandra Barana i przygód Jasia Kolację rozdawano wcześniej, o szóstej. Zmierzch zapadał teraz około dziewiątej. Więźniowie podstawiali miedziane baki i brali zupę. Dziewiątkę załatwiono, celę zamknięto. Na rosolę nas trzymają, rzekł Szczupak, niosąc naczynie do stołu. O higienę dbają, dodał Fiśko. Janek Złoty Ząb zamieszał drewnianą łyżką, mętną lurkę i splunął. Położył łyżkę na stole i odszedł w kąt celi. Tam usiadł na koźle obok barana. Cóżeś w takim cytrynowym humorze. Nie warto finfy wieszać. Nas rozwalą, ich cholera wydusi i wszystko będzie git. Baran spojrzał na niego, jakby nie słyszał, lecz po chwili powiedział: Aby prędzej. Nie rób wiatru, zdążymy. Niektórzy więźniowie jedli, raczej pili mętną, skąpo osoloną zupę. Inni, po wypiciu kilku łóżek, odchodzili od stołu. Tylko Kasia, śmieszna, wysoki, tęgi chłop lat około trzydziestu, siorpał łyżką wodnistą lurkę i sam wypróżnił kociołek na czterech więźniów. Ten apetytu nie traci, zauważył Fiszko. Machnij jeszcze jeden ceberek. Uważajcie, żeby kotła nie zjadł, wtrącił Knot. Chłop roześmiał się wesoło i szczerze. W celi uważano, że jest głupawy. W rzeczywistości był to dobry, poczciwy chłopina. Nigdy się nie kłócił. Kpinki z siebie przyjmował z pogodnym uśmiechem i sam się śmiał najgłośniej. Zdawało się, że nie rozumie, gdzie jest i co go czeka. Do więzienia trafił w taki sposób. Na rogatce miasta zatrzymało go dwóch pijanych żołnierzy. Kazali oddać sobie pieniądze. Oddał to, co miał, drobną sumę. Wówczas żołnierze chcieli zabrać konia i wóz. Nie dam, powiedział spokojnie chłop. I pytać nie będziemy. Wyrwano mu z rąk lejce. Jeden z żołnierzy uderzył go kolbą karabinu w pierś. Wówczas chłop wyrwał mu z rąk karabin i spokojnie zabił obu żołnierzy. Rzucił karabin na ziemię i pojechał dalej. Wnet dopędziło go kilku konnych bolszewików. Oficer kozak nie pozwolił go bić i oddał w ręce milicji. Sprawę przekazano przez zwyczajnej komisji, a chłopa wsadzono do więzienia. Nie umiał nawet porządnie opowiedzieć więźniom, za co go wsadzono. Czy ty rozumiesz, że ciebie rozbiją? Pytał go szczupak. No to co? Wesoło pytał chłop. Śmiały tuman, powiedział Fiszko z uznaniem. Ze śmiałych szelki robią, wtrącił Knot. Lecz wszyscy polubili chłopa i wnet otrzymał przezwisko Kasia Śmieszna. Cela, do której go wsadzono, należała do tych, w których siedzieli więźniowie ze sprawami w kolegi wyjaśniono to chłopu lecz on zapomniał nazwy i mówił Cielega na tej Cieledze daleko nie zajedziem trzeba było swojej pilnować mówił Fiśko i pilnowałem, dwóch sołdatów skasowałem odpowiadał wesoło Kaśka śmieszna nie martwcie, dadzą ci skarbową z motorem rzekł Janek Złoty Ząb czarny kruk się nazywa Chłop tylko się śmiał i jego zawsze równy dobry nastrój, pogodna twarz i niezmienny spokój wytwarzały dobrą atmosferę w celi. Jeśli blatni tego wieczoru wyszedzali kolację, to nie dlatego, że byli głodni. Jedzenia było dość. Baran otrzymywał dwa razy w tygodniu ogromne wałówki. Jaś mu to zorganizował. Uważał swego mistrza za zgubionego, więc chciał. Aby chociaż głodu nie zaznał i miał dość palenia w ostatnich dniach swego życia. Nadeszła noc. Więźniowie układali się do snu, lecz długo w noc rozmawiali. Od pluski gryzą, z podziwem raczej niż ze złością powiedział Kasia śmieszna. A ty ją złap za tylne łapy, a radził Janek złoty ząb, i zębami o parapet. Pluskwy jak barany, a gryzą jak psy, dodał szczupak. Jeśli taką pół roku pochodować, to doić można wtrącił Fiśko. A noc snuła się za miastem. Po północy usłyszeli dźwięk motoru. Setki serc niespokojnie drgnęło w piersiach czarny kruk. Rzeczywiście, auto wjechało na dziedziniec więzienny. Na zewnątrz było słychać okrzyki i rozmowy w języku rosyjskim. Potem po żelaznych schodach zadudniły ciężkie kroki. Serca drgały w piersiach. Więzienie konało, śmierć kładła na nie swą rękę. Potem usłyszeli tupotanie wielu nóg, mijały cele, w których tłumiono oddechy, gdzie przerażone rozszalały źrenice oczu, gdzie zęby szczękały jak w febrze. Otworzono celem sąsiednią, dziesiątą. Zachrypnięty, obojętny głos wyczytał kilkanaście nazwisk. – Wychodzić, żywo! Ktoś krzyknął, potem było słychać hałas. Rozległy się jęki, padł strzał, potem jeszcze kilka, które głośnym echem rozniosły się po korytarzach. Janek Złoty Ząb stał przy drzwiach. Odwrócił głowę w stronę celni. – Warłama brali, nie dał się! – Rzeczywiście, warłam, który miał kolosalną siłę fizyczną, dawno mówił, że na komarówkę nie pojedzie. Koledzy pokpiwali z tego. Wiedzieli, że oprawcy przychodzą w kilkunastu i łatwo sobie poradzą. Mieli karabiny, pistolety, a dla poskromienia opornych uplecione z miedzianego drutu grube, długości ramienia baty. Łamali ich uderzeniami ręce lub głowy opornych. Potem wsadzali na auta i wieźli na komarówkę. Tam zakopywano ich w ziemi żywymi. Buryga tak lawirował, żeby być ostatni. Potem też ociągał się z wychodzeniem. Wówczas oficer wskazał żołnierzom więźnia. Przyspieszyć tego sukinsyna! Dwóch krasnoarmiejców skoczyło ku burydze. Więzień strzaskał pierwszemu szczękę ciosem pięści. Drugiemu wyrwał miedziany bat, i skoczył ku oficerowi, ciął go batem przez głowę i plecy, zadał cios w twarz pięścią, padło kilka strzałów, i buryga nie zdążył niczego więcej dokonać, zabito go. Po dziesięciu minutach czarny kruk odjechał, więzienie odetchnęło do następnej nocy. W wielu celach nie rozbierano się na noc, lecz dziewiątka gdzie siedziała sama złodziejska ferajna i Kasia Śmieszna dbała o swój honor. Starali się żyć normalnie, nawet żartowano, grano w karty. A przecież wszyscy mieli sprawę w kolegi, więc lada noc śmierć mogła złożyć im wizytę. Janek Złoty Ząb nawet przesadzał, żartował, bawił Kaśkę Śmieszną, grał w karty ze szczupakiem, pysznił się złodziejską togą, a baran milczał. Prezes Kolegium Czerezwyczajnej Komisji, jurysta Aleksander Starcow, brat Aleksandra Barana z jednego ojca, miał nawał pracy. Traktował swój obowiązek poważnie i zawsze starannie studiował akta więźniów, których sprawy przekazywano do rozstrzygnięcia Kolegium Trzech. Stworzono je na rozkaz Dzierżyńskiego, aby odciążyć pracę rewolucyjnych trybunałów i w szybkim tempie Likwidować szczególnie ważne lub trudne do rozstrzygnięcia w postępowaniu normalnym sprawy. Kolegia miały prawo zaocznie decydować o losie więźniów, skazywać na śmierć lub przekazywać ich rewolucyjnemu trybunałowi, a nawet pod sąd ludowy. Kolegia były właściwie maszynami do skazywania ludzi na śmierć. Były to sieczkarnie. Z jednej strony wtłaczano żywych ludzi, a z drugiej strony wychodziła krwawa miazga. Wytyczne, na których opierała się działalność kolegi, były tego rodzaju, że klasyfikowały na śmierć prawie każdego obywatela, jeśli się znalazł za kratami. Najpoważniejszym dowodem winy w tamtych czasach był fakt aresztowania. Dziś prezesowi, który przeważnie decydował za trzech, trafiła do rąk szczególnie ciekawa sprawa. Sprawa obywatela. Był zatrzymany na ulicy. Znaleziono przy nim komplet złodziejskich narzędzi i zmiętoszone postrzępione karty rękopisu. Odprowadzono go do urzędu śledczego. Tam pobieżnie zbadano. Narzędzia zatrzymano, a protokół wraz z załączonym rękopisem przekazano do dyspozycji czelest zwyczajnej komisji, która skierowała sprawę do rozstrzygnięcia kolegium. Uwagę starcowa ściągnął rękopis powieści Mgła. Powieść nie była skończona, lecz można było zorientować się, że jej autor zna doskonale życie przestępców. Postacie, które tam figurowały, były żywe, prawdziwe. Treść pulsowała krwią. W każdym fragmencie wyczuwało się walkę o prawdę, o ból. Starco z początku przeglądał tylko kartki trudnego do odczytania rękopisu. Potem zatrzymał się na dłuższym fragmencie. Wreszcie zabrał całość do domu i przeczytał do ostatniej stronnicy, urwanej w połowie zdania. Można było się zorientować, że jest to tylko część zamierzonej pracy, napisanej szczerze i śmiało. Starcow podkreślił czerwonym ołówkiem wiele fragmentów, część których podałem na początku tej powieści jako jej motto. Lektura ta wywołała w nim wiele uczuć, często sprzecznych ze sobą. Powieść zainteresowała go jako prawnika, obraziła jako urzędnika i obywatela. Pewne zdania były podkreślone dwa razy, na przykład cytat. To nie są szakale ducha, chciwi i okrutni na wyżynach, podli i uniżeni w dole, to są ci, których lżą i niszczą ze strachu przed nami. Podziwia cuchnący obłudą mieszczuch. Starcow kazał sprowadzić do siebie obywatela na przesłuchanie. Takie polecenie wydawał rzadko, tylko wtedy, gdy sprawa była wyjątkowo ważna lub zawiła. Po obiedzie przeprowadzono więźnia. Zameldowano o tym prezowi kolegium. Do gabinetu, rzucił krótko starcow. Wprowadzono obywatela pod eskortą dwóch żołnierzy z karabinami na pasach. I podoficera z gotowym do strzału rewolwerem w dłoni. Starcow zobaczył starszego człowieka. Osiwiających zmierzwionych włosach, dawno nieogolonym zaroście, w brudnym, zniszczonym ubraniu. Z wycięcia marynarki było widać szarą od brudu z żółką od potu koszulę. Rozwiązać mu ręce, powiedział starcow. Niebezpieczny towarzyszu prezesie, odparł podoficer, nie spełniając rozkazu. — Powiedziałem! Podoficer pośpiesznie zdejmował głęboko wcięte w przegub spuchniętych rąk sznurki. Nie podołał. Wyjął nóż i przeciął więzy. Zbyt się śpieszył i niezdarnie to zrobił, więc skaleczył rękę więźnia. — Proszę wyjść i czekać na korytarzu. Podoficer wyprężył się. — Eskorta też? — Tak, też. — Czekać tam! Żołnierze i podoficer... Pośpiesznie opuścili czyściutki, luksusowo umeblowany gabinet. mnie — rzekł swobodnie i spokojnie obywatel. Zabrzmiało to ironicznie, chociaż więzień miał zupełnie poważną twarz. Mam pańską sprawę. Pewne rzeczy mnie zainteresowały, więc chcę osobiście pana przesłuchać. Dlatego właśnie pana tu wezwałem. To pan może łatwo zrobić. Służę panu prezesowi. Proszę usiąść. Nie, dziękuję. Postoję. Nie chcę zostawić wszy w miękkim fotelu. Siedzę dość długo, więc stanie jest mi przyjemne. Obywatel przetarł dłonią oko i zostawił na policzku plamę krwi ze skaleczonej dłoni. Starcow spostrzegł, że plan rozmowy jego z tym pisarzem stracił swe wytyczne. Miał chętkę bez badania odesłać tego człowieka do więzienia. Przykro mu było patrzeć na tę cuchnącą nędzę i niewolną postać. Przykre wrażenie potęgowała wzmianka o wszach i ta krew. Wziął czysty kawałek papieru i, aby przerwać milczenie, spytał. Pańskie wykształcenie? Uniwersytet? Poza tym studia za granicą w zakresie agronomii? Starcow napisał kilka wyrazów na papierze, potem odłożył piórą. Bardzo mnie dziwi, rzekł z udanym patosem, że człowiek z pańskim wykształceniem stoczył się tak nisko. Obywatel uśmiechnął się. Starcow patrzył surowo i ze zdziwieniem na twarzy. A mnie dziwi, że pana prezesa to dziwi. To jest po prostu przesunięcie się w hierarchii społecznej, o które starało się wielu ideowych ludzi przez wiele lat. Teraz właśnie się urzeczywistnia. Poza tym, wcale nie uważam, że jest to nisko. Myślę odmiennie, lecz to długa i zawiła kwestia. A pan prezes nie chce zapewne dyskutować z człowiekiem z nizin Starcow ujął pióro i zaczął przeglądać akta obywatela. A tamten ciekawie go oglądał i myślał, jaki podobny do Mongoła. Tamten zawodowy złodziej, a ten? Zawodowy morderca. U pana znaleziono komplet złodziejskich narzędzi. Tak. W jakim celu pan je miał? Interesowały mnie. Jako narzędzia do własnego specjalnego użytku? Bynajmniej nie dokonałem w życiu pasożyta społecznego ani jednej kradzieży. A ostatnio? Ostatnio żyłem absolutnie uczciwie. Przedtem, przez głupotę narzuconą mi wychowaniem, nie protestowałem przeciw tępieniu nędzarzy przez sądy, policję, prokuratury i to uważam za największą swoją hańbę. To znaczy, należało przeszkadzać w zwalczaniu przestępstw, Starców z zainteresowaniem patrzył na obywatela. Czy aby zwalczać przestępstwa, należy samemu je stosować? Odpowiedział pytaniem na pytanie obywatel. A po małej przerwie dodał: Przestępców nie można wyplenić rękami katów, bo z ich krwi narodzą się inni zbrodniarze. Zimni, okrutni, którzy zbrodnię nazwą zasługą, a świat krwią zaleją. Są w międzynarodówce, którą obrali sobie za hymn komuniści piękne słowa. Nikt nie da nam zbawienia. Ni Bóg, ni car, ani bohater. I to słusznie. To sprawdza się teraz. Ich może zbawić jedna potęga. Najwyższa. Obywatel patrzył ponad głową Starcowa. Kultura. Tylko to. Starcow, słuchając, ściągnął brwi, lecz nie przerwał. Popisuje się mądrością. A jest zgniłym inteligentem o wypaczonym mózgu. A czym według pana można ich zwalczać obecnie? spytał spokojnie. Rozumem i sercem. Panu tak się zdaje. Jeśli gnój zalega podwórze, to trzeba go wyrzucić tam, gdzie należy. A co zrobi robactwo, które na tym gnoju obecnie się tuczy? Na ostatnim wyrazie obywatel położył nacisk. Obywatel miał inne, dosadniejsze argumenty, lawinę ich, lecz uważał, że nie wolno nadużywać sytuacji bezbronnego więźnia wobec człowieka, który go traktuje grzecznie i nie nadużywa swej władzy w trakcie rozmowy. Czy pan wie, co pana czeka? Spytał poważnie starców. Wiem, komarówka. Łatwo i spokojnie odpowiedział obywatel. Dlaczego taka pewność? Przecież pan uważa siebie za niewinnego. Jestem aresztowany. Sprawa w kolegium, wszystko w porządku. Dalszy ciąg zna każde dziecko w mieście, nie tylko ja więzień. Starcow uważnie patrzył mu w oczy. Spojrzenie miał zimne. Nie można było wyczytać w nim żadnego uczucia. Po chwili milczenia powiedział: Czy ma pan jakieś specjalne życzenia lub skargę? Obywatelowi przewijały się w głowie różne myśli. Od przestępczych dowcipów do frajerskich próśb. Wreszcie powiedział pan nie będzie mógł ich spełnić tak pan przypuszcza ja to wiem wkrótce obywatel wracał do więzienia rzeczywiście jestem zgniłym inteligentem za wszelką cenę zachować pozory trzeba było poczarować go trochę bajer zagnać może by ich zwolnił albo pod reftrybunał przekazał lecz nie miał żalu do siebie odpędził praktyczne myśli i ciekawie oglądał miasto ale jaki podobny do Mongoła. Nie mógł sobie nawet wyobrazić, że to był właśnie brat Barana. Gdy obywatela wyprowadzono z pokoju, Starcow wziął jego akta i u góry z prawej strony czerwonym ołówkiem położył twardo czerwony krzyż. Wyrok śmierci. Pod nim postawił datę. Od tydzień naprzód. I twardo przybił pieczęć kolegium czy zwyczajnej komisji. W ten sposób sprawa obywatela została załatwiona. Czerwony Krzyż zamknął zwycięsko i łatwo dalszy ciąg powieści obywatela. Mgła znikła w czerwonej mgle. W kilka dni później Starcow przyszedł rano do biura z opóźnieniem. To zdarzyło się pierwszy raz od wielu miesięcy. Był zawsze punktualny, co do minuty. Lecz poprzedniego dnia musiał wziąć udział w przyjęciu, które urządzał krywoszeń z okazji przyjazdu z Moskwy kontrolnej komisji. Poszedł tam niechętnie. Nie lubił komendanta i jego faworytów. Pokłócił się z żoną, która nie chciała mu towarzyszyć. A na niej, a raczej na jej śpiewie, najwięcej zależało komendantowi. Na przyjęciu toastów było dużo, towarzystwo nudne. Wrócił do domu ze wstrętem do wszystkiego, co go otaczało. Do tego doszła kłótnia z żoną. Żądała, aby starał się o powrót do Moskwy. Nie chciała mieszkać w nudnym, wyjałowionym z życia i radości mińsku, gdzie nie miała żadnego towarzystwa. Przecież możesz i tu występować, śpiewać w teatrze. Dla kogo? Dla bydła? Widziałam, kto chodzi do teatru: soldaty, szpicle, prostytutki i pijani partyjniacy. Po co ty się tak wyrażasz? Ach, jaki ty subtelny, nadzwyczajny. Wytknęła mu pracę prezesa kolegium i powiedziała, że rzuci wszystko i wróci do matki. Rano Starcow wstał z bólem głowy. Śniadania nie było. Zjadł kanapkę i pojechał do biura. Tam czekał go stos aktów do rozpatrzenia. Palił papierosa i myślał wciąż o żonie, którą mimo wszystko bardzo kochał. Wreszcie... Zabrał się do załatwiania akt Czerwone krzyże Kładły się na papier jeden po drugim Otworzył kolejną teczkę Zobaczył Przypięty po środku Blankiet tymczasowego paszportu Ze zdumieniem Patrzył na swoją własną fotografię Co za dziwo Zaczął czytać personalia Aleksander Baran Szewc Aha, Baran Przypomniał sobie prośbę prezesa przez zwyczajki, Micina, aby zwrócił uwagę na sprawę barana i jeśli można, przychylnie się do niej odniósł. Micina starcow w głębi duszy nie lubił, jako tępego fanatyka i karierowicza, więc starania łobowej pośrednio pogorszyły sprawę barana. Przejrzał uważnie wszystko. Recydywista, włamywacz, wielokrotnie karany, ucieczka z więzienia, posiadał broń. Zrobił ruch dłonią. Czerwony ołówek zawisł przez chwilę nad papierem, aby zrobić na nim znak śmierci, aby wykreślić człowieka z liczby żywych. Lecz cofnął się. Prezesowi zdało się, że tym ruchem wykreśliłby siebie samego. Ściągnął brwi: Aleksander, Aleksander. Aleksander pierwszy, drugi, trzeci, tyrani. Aleksander Macedoński. Gordyjski węzeł, dłoń wisiała w powietrzu. Z zawodu szewc. I takie podobieństwo szewc. Ołówek dotknął papieru i zrobił twardo czerwony krzyż. Starcow uczciwie spełnił swe przeznaczenie i pozbył się szewca, który odważył się być podobny do niego, a nawet nosić to samo imię. 16 lipca. Do tyli dziewiątej wsadzono trzech nowych więźniów. Byli to swoi: Żaba, Dawidka i obywatel. Więc tylko Kasia Śmieszna nie należał do frajny Blatnych. Żabę ujęto tydzień temu. Wzięli go hinty z ulicy, bronił się, lecz miał mało kalibrowy broń, szóstkę. Naszpikował dwóch psów kulami, jednak sam nie uszedł. Został ranny w ramię i bark. Dawidka siedział dawno. Sprawa jego zagubiła się w Trybunale. Dopiero przy końcu czerwca wydobyto ją i skierowano do czeka. Tam akta ozdobił Czerwony Krzyż, a Dawidkę przeznaczono do celi dziewiątej. Żydek wiedział, co go czeka, lecz trzymał się dzielnie. Jeśli płakał ze złości po nieudanej ucieczce, to teraz godnie czekał na śmierć. On, i Janek Złoty Ząb, bawili chłopaków rozmowami z Kasią Śmieszną, którego pobudzali. Do opowiadania różnych wiejskich historii i kawałów. Dawidka siedział po obiedzie na oknie i śpiewał. Żebym to ja wiedział, kiedy ja umrę, to bym sobie zrobił ze złota trumnę. Ze złota trumnę, ze srebra wieko, żeby świeciło wszystkim daleko. Hej, dygu, dygu, hej, rachu ciachu, żeby świeciło wszystkim daleko. Ja ci powiem, kiedy umrzesz, rzekł Fiszko. Dawidka uniósł w górę brwi. No kiedy? Tej nocy. Pies ich drapał, ja nie drefię. Ich też mogiła nie minie. Może będą dłużej zdychać. A Fiśko chodził brawurowo po celi. Pociągał na środek kasią śmieszną i pogwizdując, Polkę tańczył z nim. Nie rób wiatru, mitygował go Janek złoty ząb. Ma wiatr w głowie, rzekł szczupak a Fiśko z Kaśką Śmieszną tańczyli jak na zabawie. Baran poprawiał żabie opatrunek. Obywatel grał w karty w tysiąca ze szczupakiem i knotem. Zabijali czas, którego zostało im tak mało. A może skracali oczekiwanie? Nadszedł wieczór. Wszyscy w celi czuli niezawodnie, że to będzie tej nocy. Lecz nikt tego się nie obawiał. Nikt nie wykazywał strachu. Wytworzył się nastrój zdecydowania na wszystko i zaciętość. Nie mówiąc o tym, postanowili umrzeć z godnością. Zresztą, dobrali się tu ludzie rzeczywiście śmiali, prawdziwie śmiali, w których siła ducha panowała nad odruchami strachu. Jednak nikt w celi nie spał i nie rozbierał się, nawet obuwia nie zdjęto. Nie zamierzali stawiać oporu, bo to nie miało sensu, a dawało jedynie oprawcom okazję pastwienia się nad skazańcami. Noc mijała. Baran, leżąc na legimacie, trzymał w ręku włosy Paulinki. Ostatnia, fałszywa pamiątka po jego ukochanej dziewczynie. Życie i tu z niego zadrwiło. Niektórzy rozmawiali. Kasia śmieszna zasnął. Myślano, że i tej nocy śmierć ich ominie. Lecz nad ranem zawarczał motor. Czarny kruk wpełzł na dziedziniec. Gdy celę otwarto, wszyscy byli gotowi do wyjścia. Dziś wzięto tylko jedną celę, dziewięciu ludzi. Oprawcy uważali, że tu będą musieli pokonywać opór. Dziewiątka miała złą opinię, więc spokój więźniów i obojętność zaskoczyły ich. Wszyscy w milczeniu zeszli na dziedziniec więzienny. Tam, miękkim drutem, związano wszystkim z tyłu przeguby rąk. Potem wtłoczono ich do auta. Siedzieli, stali i leżeli, jak komu się trafiło. Razem z nimi jechało dwunastu krasnoarmiejców, eskorta, dwóch czekistów i jeden oficer. Czarny kruk wypełzł z bramy więziennej na miasto. Pognał ulicami. Wielu ludzi zerwało się ze snów po bliskich ulicach na dźwięk motoru. Na komarówce pod lasem ogrodzono dużą przestrzeń terenu drutem kolczastym. Był to prostokąt mający jedną przerwę dla wjazdu aut. Z początku rozstrzeliwano na otwartym terenie, lecz kilka razy skazańcy uciekali bez względu na ryzyko. Kilku nawet udało się uratować życie. Wówczas zabezpieczono miejsce kaźni zasiekami z drutu kolczastego. Trupy zakopywano płytko. Nieraz okrywała je cienka warstwa ziemi. W wielu miejscach wystawały kończyny trupów. Odór rozkładu czuć było z dużej odległości. Było już jasno, gdy czarny kruk wtoczył się na miejsce straceń, eskorta pierwsza opuściła auto. Kazano wysiąść z kazańcą. Rozkręcono im druty na przegubach rąk, by mogli się rozebrać. Stali kupą w zupełnym milczeniu. Janek, złoty ząb, badawczo obrzucił teren wzrokiem. Uciec z żadnej możliwości. Z wozu zrzucono trzy łopaty. Chodźcie we trzech kopać dół powiedział jeden z żołnierzy do więźniów. Kasia śmieszna, pierwszy z przyjemnością wziął do rąk łopatę, lubił pracę, a tak dawno był jej pozbawiony. Jeszcze dwóch. Knot i szczupak też wzięli łopaty. Krasnoarmiec, o piętnaście kroków od nich, kantem łopaty wyznaczył miejsce na mogiłę. Kopać prędko. Pod łopatami zgrzytały kości ludzkie. Jeden z czekistów kazał reszcie więźniów rozebrać się. Skazańcy wiedzieli o tym. Nawet te łachmany i obuwie stanowiły łup dla ich katów. Baran, rozbierając się, wyjął z kieszeni spodni włosy Paulinki. Stali w marnej, brudnej, pełnej robactwa bieliźnie i tworzyli nędzną grupę. Zimno poranka chłodziło ich ciała. Dawidka drżał z zimna, a obawiał się, żeby tego nie zauważono i nie wzięto za objaw strachu. Żaba stał nieruchomo, twardo, spokojnie. Na bandażach jego wystąpiły czarne plamy krwi. Obywatel uśmiechał się, jakby przepraszał towarzystwo, że jest w tak zaniedbanym stroju. A w głowie przewijały mu się myśli. Nie skończyłem mgły. Szkoda, bo ja... Cóż wart? Baran myślał wciąż o Paulince. Pewnie teraz śpi. Dobrze, że jaś wie, gdzie jest blit. Będzie miała z czego żyć. A niebo na wschodzie różowiła zorza. Odbłyski jej padały na drzewa i ciepło rozjaśniły zieleń. Wkrótce złoto i czerwień strzeliły w górę i, zmieniając barwy, grając nimi, uroczyście stroiły niebo w łagodne tęcze kolorów. Zorza padła i na grupę skazańców, lecz nie ozdobiła ich. Jeszcze wyraźniej ukazała nędzę ludzką. Szare, martwe za życia twarze. Błyszczące gorączkowo oczy, spieczone wargi. Dawidka zaczął kaszleć, potem kichnął. — Sto lat! — powiedział Janek Złoty Ząb. — Pęknij! — dodał Fiśko. Reszta milczała ponuro. — To też byłby rozdział do powieści! — z żalem pomyślał obywatel. Krasnoarmiejcy palili machorkę, pluli. Dwóch pokłóciło się o buty barana. Czarny kruk zatoczył koło na placu i stanął gotowy do wyjazdu. Przed jego zatrzymaniem się czekista krzyknął szeforowi Prrr. To ubawiło Kasię śmieszną. Wyprostował się i roześmiał wesoło, szczerze. Ten śmiech był dziwny, śmiech dziecka w rzeźni. Dość. Mogiłę wykopano po kolana. Z ziemi sterczały kości ludzkie. Widać było strzępy bielizny. Kazano rozebrać się i tym skazańcom, którzy kopali grób. Skierowano wszystkich ku nasypowi obok mogiły. Szli powoli, naprzód, wiedząc, że nadchodzi koniec. Pierwszy strzał padł w drodze. Potem poszły następne. Wszystkie odcelowano spokojnie, w czaszki idących ludzi. Dotykano ich lufami. Obywatel runął pierwszy. Żaba chwycił się za bolący zraniony poprzednio bark. Osunął się na kolana. Baran odruchowo chciał mu pomóc wstać. Otrzymał strzał w nasadę czaszki. Padł ciężko na bok. Szczupaka i knota zabito na brzegu mogiły. Żołnierze i czekiści szli półkolem za skazanymi i strzelali. Janka złotego zęba zabito wieloma strzałami na nasypie. Dawidka nie dostał dotychczas ani jednej kuli. Może dlatego, że był najmniejszy? Nie zwracano na niego uwagi. Zabijali okazalszych. Żydek szedł skurczowo zaciśniętymi w pięści dłońmi. Potknął się o leżące na ziemi trup barana. Omalnie upadł. To go ochroniło od kuli czekisty, która przeleciała tuż nad jego czaszką. Czekista wówczas kopnął go z całych sił w tyłek. Ty żydowskie ścierwo! Nagle Dawidka obrócił się i plunął mu w twarz. Chciał uderzyć, lecz padł od dwóch celnych strzałów naraz. A w mogile stał Kasia śmieszna i oczami zdziwionego dziecka patrzył na krwawą masakrę. Słońce, które teraz ukazało się zza horyzontu, zaróżowiło ciepło jego twarz. Patrzył bez ruchu. Kilka wystrzałów zlało się w jeden dźwięk. Większość kul trafiła w głowę, jedna w oko. Kasia śmieszna pośpiesznie rzucił dłonie w górę, zakrył twarz, jakby chciał osłonić ją od bólu albo otrzeć krwawe łzy. Potem Osunął się w dół. Słońce wzeszło ciche, łagodne, promienne, dobre. Niosło ludziom ciepło, światło, życie. Tak zginął baran i pamięć o nim zaginęła. Zostały tylko martwe akta w wielu sądach i więzieniach. I została dozgonna tęsknota za nim w biednym, psim sercu miłego. Bolszewicy uciekali z Mińska. Pierwsi drapnęli komisarze i władze. Planowana ewakuacja do Smoleńska wzięła w łeb. Szara, kolorówszy, masa żołdactwa rwała wszystkimi drogami na wschód, tam skąd przyszła. Polacy nacierali z zachodu. Monicz skoczył na trakt borysowski. Wciągnął się w walkę z dużymi oddziałami bolszewickimi i chociaż sprawiał im dobre lanie, sam też dostał w skórę. Z oddziału mającego około pięćdziesięciu ludzi zabito mu jedenastu, a raniono około dwudziestu. Sam był postrzelony w lewą dłoń. Oddział wycofał się w lasy. Monicz wysłał Jasia do miasta. Chłopiec miał jak najprędzej doręczyć list Umińskiemu. Jaś kilka razy spełniał takie zlecenia. Chętnie udawał się w drogę. Dawało mu to okazję zobaczenia nastki i załatwienia swoich spraw. Chodziło o pośpiech i Jaś nocą wyruszył w drogę. Nad ranem pukał do mieszkania Umińskiego. Monter otworzył mu drzwi. Weszli do środka. Umiński przeczytał list. Widocznie zdenerwował się. Patrzył ponuro przed siebie i zaciskał żelazne pięści. Potem wstał, zrobił kilka kroków ku drzwiom. Zawrócił. Rozumiesz, zaczął chrapliwie. Wariat! Rzuca się na płotki, a tu szczupaki płyną. Teraz co? Przecież pisałem mu, podejść pod miasto, dać łącznika i czekać. Wszystko byłoby nasze. Ciężko krążył bez sensu po pokoju. Jaś nie wiedział dobrze, o co chodzi. Domyślał się, że Monicz niepotrzebnie wdał się w walkę, zamiast iść pod Mińsk i według wskazówek umieńskiego, odciąć większe siły bolszewickie. Nie pozwolić taborom na wywiezienie łupów. Siedź tu, ja ciebie zamknę, wrócę za dwie godziny rzekł Monter. Jedzenie w szafce. Położył się spać. Dobrze. Monter wyszedł, jaś zmęczony przed wczorajszym nocnym marszem, dniem walki i dłuższą drogą potrzebował wypoczynku. Po wyjściu Montera położył się i wnet usnął. Obudził się około południa. W pokoju był Monter. Nie wyglądał na zdenerwowanego, lecz gdy zaczął mówić, jaś zrozumiał, że w piersi jego szaleje burza. Sam pójdę, nie mogę na to patrzeć. Ruszył ciężko ku szafie w kącie pokoju i odsunął ją od ściany. Z tyłu, w górną listwę szafy były wbite gwoździe, a na nich wisiało kilka niemieckich karabinów i kilkanaście ładownic z nabojami. Pośpiesznie naładował karabin, wziął cztery ładownice, podszedł do okna i otworzył je. Pchnął okiennicę. Słońce zalało pokój. Ulicą jechały tabory bolszewickie, rozlegały się krzyki, popędzano konie. Na wozach, wypełnionych cywilnymi rzeczami, zdobyczą wojenną, jechali krasnoarmiejcy. Jaś zbliżył się do Montera. Co chcesz zrobić? Umieński nie odwrócił głowy. Jaś posłyszał. Czekam przerwy, zatrzymam resztę. Zwariował chyba. Jaś ciekawie patrzył na ulicę. Turkot kół zmniejszył się. Zbliżał się koniec taboru. Z góry jechały wozy następnego taboru. Przypadkowo wytworzyła się przerwa. Nagle Monter, zdawałoby się ciężki i niezradny, lekko skoczył na parapet, a stamtąd na ulicę. Z karabinem i ładownicami cofnął się w bramę. Jaś podszedł ku szafie. Wziął również karabin i kilka ładownic. Kucnął z bronią na parapecie i patrzył w lewo, w górę ulicy Zacharzewskiej. Tam Wnurzało się czoło następnej kolumny. Chłopiec zeskoczył na ulicę. Poczuł, że jest mu gorąco. Dzień był upalny, bezwieczny. Pochylając się, Jaś pobiegł na drugą stronę ulicy. Stanął we framudze wejścia do żeńskiego gimnazjum. Była to spora kamienica na rogu ulicy Sadowej i Zacharzewskiej. Prawie naprzeciw była brama prowadząca na dziedziniec elektrowni. Z góry toczyły się wozy. Jaś posłyszał okrzyk Montera. Bij do koni. Jaś miał dobrą zaprawę w strzelaniu u Monicza w lasach. Uważnie celował i strzelał. Prawą stronę jego ciała osłaniał mur framugi. Z drugiej strony ulicy, monter nieśpiesząc ładował karabin. Celował strzelał. Pierwszy wóz zjeżdżający z góry kolumny potoczył się w dół po prawej stronie pochyłości. W połowie drogi koń skoczył w lewo na chodnik i padł. Wóz się przewrócił. Żołnierze pospadali z niego. Drugi wóz, wyminąwszy pierwszy, który zatarosował pół ulicy, gnał w dół. W szalonym pędzie wyminął Montera i Jasia i z hukiem wpadł na most przez Świsłocz. Tylko on uszedł. Teraz ulicę zagrodziło kilka przewróconych furmanek i trupy koni. Dalszy ciąg taboru zatrzymał się. Ludzie biegali. Wozę zawracano w prawo, aby ujść spod ostrzału. Obok głowy Jasia kula uderzyła w tynk i zasypała mu twarz wapnem. Otarł dłonią mokro czoło i lepiej ukrył się we framudze. Z góry rozlegały się coraz częstsze wystrzały. Bolszewicy pod ich osłoną próbowali usunąć barykadę z wozów i trupów końskich. Jaś i Monter bili do nich, starając się przeszkodzić w tym. W pewnej chwili Jaś zauważył, że Monter oparł się plecami o ścianę domu, z za rogu którego strzelał. Powoli osuwał się w dół, potem runął na bruk i został tak bez ruchu. Leżał z rozkrzyżowanymi ramionami. Nie poruszył się więcej. Jaś chciał przebiec ulicę dzielącą go od Umieńskiego, lecz zrozumiał, że nic mu to nie pomoże i że drugi jego mistrz nie żyje. Jeszcze uważniej, kryjąc się we framudze, strzelał w kierunku barykady. Celował do ostrożnie krzątających się tam ludzi, którzy starali się ją usunąć. Nie orientowano się z kim, z jaką siłą mają do czynienia. Część taboru zawróciła w prawo, aby niespodziewaną przeszkodę objechać przez ulicę wesołą. Inni czekali na usunięcie barykady. Jaś strzelał. Nie przychodziło mu do głowy, że nie poradzi sam i że musi się wycofać, póki to jest możliwe. Pot zalewał mu twarz. Gardło wyschło. Był pochłonięty celowaniem. Porwała go hazardowa gra. Nie dam rozebrać barykady, myślał. Kule coraz częściej świstały obok jego stanowiska. W pewnej chwili, gdy celował, poczuł, że go uderzono z tyłu. Drgnął. Obrócił się. Nikogo za nim nie było. Lecz zrobiło mu się słabo. Poczuł, że się słania. Dopiero po chwili zrozumiał, że jest ranny. Chciało mu się wymiotować. Zostawiając karabin, kulejąc, poszedł. Skręcił za róg kamienicy, na ulicę sadową. Dzwoniło mu w uszach. Przed oczami latały ciemne plamy. Upadł na chodnik. Pełs w kierunku bramy. Instynktownie chciał się ukryć jak najdalej. Wczołgał się do piwnicy. Tam panował chłód, który sprawił mu ulgę. Lecz straszne pragnienie męczyło go coraz więcej i bolała ranna noga. Stanowiąc nieznośny ciężar, Jaś położył się na plecach, nasłuchiwał. Starał się zrozumieć, co się dzieje na zewnątrz. Tego dnia, 9 sierpnia 1919 roku, w południe wojsko polskie wyparło bolszewików z Mińska. Miasto odetchnęło. Tak, tu się kończy książka. Powiem tak, z wielkim trudem ją przeczytałem. Strasznie dużo tego. A Piaseckiego czyta się wyjątkowo wyjątkowo źle. Pisze starym językiem i trochę jest to trudne momentami do tego, żeby, żeby przeczytać. Ale ja w innym kierunku. Słuchajcie, ci, którzy dotrwali do końca tego. Następnym moim planem jest przeczytanie książki również Piaseckiego dla honoru organizacji. Z tym, że... Z tym, że chciałbym też usłyszeć Wasze zdanie. Może macie jakąś ciekawą książkę, którą można mi podrzucić, chociażby tytuł, którą chcielibyście posłuchać? Ja po prostu nie mam pomysłu w tej chwili. Jedynym moim pomysłem to jest właśnie dla honoru organizacji. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego wszystkiego, zamęczenie się również ze mną przez tyle godzin i zapraszam na następne książki. Do usłyszenia.